Gdy szliśmy do wyborów, to wszyscy mówiliśmy w jakiś bardziej otwarty lub bardziej zawaluowany sposób o prawach kobiet. Mówił też o nich Szymon Hołownia. Mówimy twardo i jasno. Zawsze jest dobry moment na prawa kobiet, a ten moment jest teraz najlepszy tak naprawdę, dlatego że... Bądź na bieżąco. Zasubskrybuj teraz. Dzień dobry Państwu, jest z nami posłanka Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. No dzisiaj pani osoba i pani ministerstwo chyba od początku rządów koalicji nie jest tak istotne z punktu widzenia praw człowieka, czyli praw kobiet, bo podkreślmy, że część Polaków nie bardzo nadal łączy prawa człowieka i prawa kobiet w jedno. No ale dobrze, zostawmy może ten temat i skupmy się na człowieku, który teraz już gra o prezydenturę, nie oglądając się na nic i powiedzmy to wprost, depcząc prawa człowieka, czyli prawa kobiet. Panie ministrze. Myślę, że te emocje trochę już od tego poranka opadły i można, ale myślę, że chyba trzeba podkreślić, że jednak faktycznie to był strategiczny błąd po prostu marszałka Szymona Hołowni, polityczny z tej pozycji patrząc, że pan marszałek Hołownia będzie się starał o prezydenturę i zamierza brać udział w kampanii prezydenckiej. To jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, dla mnie elementarna, kluczowa i najważniejsza jest taka, że kobiety 30 lat czekają na zmianę prawa aborcyjnego, najsurowszego prawa aborcyjnego właściwie prawie w Europie, poza Watykanem i Maltą. A nawet na Malcie, którego prawo jest jeszcze surowsze niż nasze, jakieś drobne zmiany w dobrym kierunku się dokonały, natomiast u nas tkwimy w miejscu. Nikt nie mówi, że przez te 30 lat było różowo, my mówimy otwarcie, że było źle, ale to, co zrobił PiS wyrokiem Trybunału, zaostrzenie jeszcze bardziej tego surowego prawa, no spowodowało, że kobiety w polskich szpitalach po prostu umierały. I kiedy szliśmy do wyborów, to wszyscy mówiliśmy w jakiś bardziej otwarty lub bardziej zawaluowany sposób o prawach kobiet. Mówił też o nich Szymon Hołownia, mówiła o nich Trzecia Droga. Dla mnie kluczowe jest to, co mówiliśmy o bezpieczeństwie. Mówiliśmy, kobiety będą czuły się bezpieczne, ich najbliżsi będą czuli się bezpieczni. Zagwarantujemy też bezpieczeństwo tym lekarzom, którzy chcą kobietom pomagać. I w umowie koalicyjnej nie ma zapisu o konkretnej ustawie aborcyjnej, ale jest zapis o tym, że kobiety będą mogły same podejmować decyzje w sprawie swojego zdrowia, życia, w sprawie swojego ciała. Czym innym jest mówienie, mamy inne, odmienne zdanie, mamy swój projekt, a czym innym jest polityczne wykorzystywanie tego tematu cynicznie i mówienie nie teraz po wyborach, po pierwszej turze, po drugiej turze, być może po wyborach europarlamentarnych, być może też nie w tym momencie, bo za chwilę będą wybory prezydenckie. Strach przed księżmi, przed proboszczami, do którego no, przyznał się wczoraj Szymon Hołownia na posiedzeniu konwentów seniorów, powoduje, że marszałek Hołownia dzisiaj jest marszałkiem trzeciej drogi, a nie marszałkiem wszystkich posłów i posłanek na tej sali i dzisiaj przemawiał do nas ze swojego miejsca jako przewodniczący marszałek trzeciej drogi, przedstawiciel trzeciej drogi, który kategorycznie stwierdza, że nie potrzebujemy teraz dzisiaj debaty o aborcji, bo właśnie idą wybory samorządowe. Upominamy marszałka Hołownię i mówimy twardo i jasno. Zawsze jest dobry moment na prawa kobiet, a ten moment jest teraz najlepszy tak naprawdę, dlatego że zmieniła się władza, zmienił się rząd, wygraliśmy wybory 15 października i dzisiaj po prostu musimy wywiązać się ze swoich obietnic wyborczych. Ja chciałam tylko i wyłącznie rozpoczęcia prawdziwej debaty o prawie aborcyjnym. Chcę rozmawiać, jak to prawo ma wyglądać, czy aborcja ma być wykonywana w systemie, czy ma być wykonywana poza systemem. No, kobiety tak naprawdę nie czekają dzisiaj na to, czy to będzie po wyborach, czy przed wyborami, bo każda kobieta, która taką decyzję musi podjąć, już ją pewnie podejmuje. Być może decyduje się właśnie na przerywanie ciąży. Naszą rolą jako polityków jest tylko ustanowić, jak chcemy, żeby wyglądało to prawo. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Panie ministro, z punktu widzenia, nazwijmy to górnolotnie, socjologicznego i też politologicznego, przez marszałka Hołownię od w zasadzie początku jego kariery politycznej przemawia głównie jego ego.
Porozumienie się progresywnych ludzi, progresywnych polityczek i polityków z ego marszałka, który boi się biskupów i proboszczów, może w zasadzie wydać się niemożliwe, jeśli na to jeszcze nałożymy tę czapę poszczególnych kampanii wyborczych i wyborów, o których pani mówi, no to jeśli Strajk Kobiet zapowiada wyjście 8 marca na ulicę i odwiedzenie marszałka Hołowni, to może się okazać, że właściwie wy kobiety będziecie zmuszone do następnych wyborów parlamentarnych zamieszkać na ulicy. Tak, i pan marszałek Hołownia używał przy tym takiej bardzo wygodnej retoryki, kiedy mówił o tym, że te wybory samorządowe nie będą o aborcji. No właśnie jednoosobową decyzją wczoraj, nie na to się umawialiśmy, pan marszałek Hołownia spowodował, że te wybory będą o aborcji, będą o prawach kobiet, będą o prawie do przerywania ciąży, niezależnie od tego, jak bardzo pan marszałek Hołownia nie chciał, żeby one o tym były. Tak jak mówiłam, możemy się różnić politycznie, my na lewicy znamy realia, wiemy, że może nie być dzisiaj większości dla pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego, dlatego razem z ustawą o liberalizacji złożyliśmy w Sejmie ustawę o dekryminalizacji aborcji. Ja dzisiaj na mównicy sejmowej przywoływałam słowa sędziego z Kielc, który niedawno prowadził sprawę pewnego mężczyzny, który pomógł swojej kobiecie przerwać ciążę poprzez zdobycie tabletek aborcyjnych. To jest para, która ze sobą mieszka, ma dwójkę czy trójkę dzieci. Ta kobieta taką decyzję po uzgodnieniu ze swoim partnerem podjęła i ten partner, ponieważ w Polsce istnieje zakaz aborcji formalnie w szpitalu, na życzenie tej aborcji nie można przerwać, zdecydował się pomóc swojej kobiecie i teraz z artykułu 152 został oskarżony, więc my kładziemy na stole dekryminalizację i mówimy usunięcie artykułu 152 z kodeksu karnego, tak żeby pomocnictwo w aborcji nie było karane, wtedy kobiety będą się czuły bezpieczne, ich najbliżsi, najczęściej to są mężowie, koleżanki, przyjaciółki, matki, ale także lekarze będą czuli się bezpieczni, ci lekarze, którzy zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną chcą pomagać kobietom, chcą leczyć kobiety także i tak naprawdę to jest nasz nowy kompromis, to znaczy nie ma w nas zacietrzewienia, jest w nas otwartość na różne propozycje. Z drugiej strony, ze strony marszałka Hołowni jest strach po prostu przed biskupami, przed kościołem pewnie katolickim, przed tym, co zostanie powiedziane z ambony o kandydatach trzeciej drogi w wyborach samorządowych. Zachęcamy kobiety, pójdźcie na wybory samorządowe, pokażcie czerwoną kartkę trzeciej drodze, czyli właśnie tym, którzy przed wyborami samorządowymi o prawach kobiet nie chcą rozmawiać. Pani ministro, to jaki w takim razie jest plan? Marszałek Hołownia i jego ego wspominają o kwietniu. Pani w to wierzy, nie wierzy, przygotowuje się na to, czy też jakieś inne rozwiązania wchodzą w grę? Jest jeszcze jedno posiedzenie Sejmu przed wyborami, więc zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Ja chciałam, i tak na to się umawialiśmy z marszałkiem Hołownią, wykazując się też dobrą wolą, żeby odbyło się pierwsze czytanie tych projektów, żeby te projekty zostały skierowane do komisji. W tej komisji moglibyśmy po raz pierwszy w historii tak naprawdę zdecydować się na wysłuchanie publiczne i na tym nam bardzo zależało, żeby posadzić do stołu kobiety, które robiły aborcję, lekarzy, którzy tą aborcję robią, lekarzy, którzy nie chcą tej aborcji robić i wszystkie te inne zainteresowane osoby, szczególnie organizacje kobiece, które mają ogromne doświadczenie, właściwie tak naprawdę największe, żebyśmy porozmawiali o rzeczywistości aborcyjnej. Dzisiaj marszałek Szymon zatyka uszy, zamyka oczy, nie chce widzieć tematu aborcji. On nie znika tylko dlatego, że nagle odbywają się jakieś wybory samorządowe, a poza tym jeszcze sam marszałek Hołownia dwa dni temu zapowiadał, że wszystkie projekty przejdą przez pierwsze czytanie i będą one skierowane. Rozmawiać o referendum, my mówimy otwarcie, że w sprawie referendum jesteśmy na nie, bo prawa kobiet to prawa człowieka, bo 70 kilka milionów wydane na referendum może być wydane na ochronę zdrowia i życia kobiet, bo moglibyśmy oddać organizacjom kobiecym te pieniądze, którymi one opłaciły przecież aborcje kobiet, które wyjeżdżały za granicę, czy też robiły aborcje w Polsce. Poza tym przypominam, referendum z dużą dozą prawdopodobieństwa skończy się ustawą. Trzeba ją będzie głosować w Sejmie. Jaką my mamy gwarancję, że wtedy Szymon Hołownia i jego ludzie będą na tyle odważni, żeby hipotetycznie zagłosować za liberalizacją? Potem musi to podpisać prezydent, a wśród tych wszystkich uprawnionych do pójścia do głosowania w referendum, tak naprawdę około 20-kilku% prawdopodobnie jest tylko kobiet w wieku reprodukcyjnym, więc nie przemawia do nas żaden z tych argumentów. Jak ktoś chce zmienić prawo, to naprawdę szuka skutecznego sposobu, a jak ktoś nie chce, to szuka wymówek. To, co robi Szymon Hołownia, to jest wymówka.
To jeszcze ostatnie pytanie, panie ministro. 8 marca, mimo że ma pani właściwie na bieżąco kontakt z marszałkiem Hołownią i jego ego, rozrastającym się stale, będzie pani z kobietami w tej konwencji odwiedzać marszałka Hołownię w Sejmie? Będę na spotkaniu kobiecym w bardzo, bardzo wielu miejscach tak naprawdę 8 marca. Jeszcze jutro przed nami bardzo ważne czytanie projektu w sprawie zmiany definicji. A dzisiaj oczywiście wszystkie widzimy się na bardzo smutnym proteście, na takim symbolicznym, smutnym proteście tutaj w Warszawie, w miejscu, gdzie ta młoda kobieta zginęła. Jutro debata o zmianie definicji zgwałcenia. To też jest bardzo symboliczne, bardzo ważne, że te najważniejsze debaty miały odbyć się tak naprawdę właściwie przed 8 marca, czyli przed Dniem Kobiet. A potem wiem, że protest zapowiadany przez Strajk Kobiet pod Pałacem Prezydenckim Andrzeja Dudy w sprawie tabletki Dzień Po, czyli tej ustawy, której nie chce pan prezydent podpisać, ale gdzie ten protest zawędruje po tym, co tu się wydarzyło, ja nie wiem. Posłanka Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Dziękuję pięknie, panie ministro. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za twoje zaangażowanie.